Cześć, witajcie. W przedostatnim odcinku kursu programowania przedstawię Wam takie narzędzie, które nosi nazwę preprocesor. I co to tak naprawdę jest? Preprocesor to jest taka sekcja programu, w której mamy pewne polecenia i to się różni tym od właściwego kodu, że preprocesor jest widoczny tylko dla nas, programistów i dla kompilatora. Natomiast program po skompilowaniu nie zawiera już tych instrukcji preprocesora, ponieważ są one zamienione na te właściwe instrukcje języka. I o co z tym wszystkim chodzi i dlaczego się w ogóle używa takiego narzędzia? Zacznijmy może od najpopularniejszej instrukcji, czyli hashInclude. I jest to instrukcja, która dołącza do naszego programu pewne biblioteki, pewne pliki. I tak jak dołączaliśmy zawsze plik stdio.h, który zawiera definicję funkcji input-output, czyli tych odpowiadających za wejście-wyjście, tak jak printf, scanf i tak dalej. I ten zapis był w nawiasach ostrych, dlatego że ten plik znajduje się w domyślnych plikach kompilatora. Natomiast jeśli dany plik znajduje się w plikach projektu, to inkludujemy go w cudzysłowie. Następnie mamy polecenie hashDefine. I hashDefine to jest, można tak najogólniej powiedzieć, że to jest takie podstawienie. Zobaczcie, jeśli sobie zdefiniuję, możemy tak używać właśnie zamiennie słowa definicja, jeśli zdefiniuję sobie takie słowo napis i robimy to oczywiście po spacji, czyli define spacja, napis spacja i to, co się znajdzie tutaj, to jest to, co zostanie wstawione zamiast tego słowa napis. Czyli dokonujemy podstawienia. Zamiast napis, wstaw mi to. I kompilator tak robi. Jeśli natrafia na napis, to podstawia tą wartość. Czyli jak widzicie, zostanie wyświetlona rzeczywiście hello world. OK. I wracając jeszcze na chwilę do include'a, dołączyłem tutaj plik funkcje.h, który zawiera definicję funkcji komunikat, a w pliku funkcje.c znajduje się rozpisanie tej funkcji, czyli zawartość, tak? To, co ta funkcja zawiera. I zawiera ona właśnie taki komunikat, czyli jestem funkcją w oddzielnym pliku. I tutaj też w programie używam funkcji komunikat. Jak widzicie, nie ma jej tutaj zdefiniowanej w żaden sposób, tak? Jej tu nie ma, ale ona jest dołączona poprzez właśnie dyrektywę include z tych plików. Kolejna opcja, jeśli chodzi o dyrektywę define, to jest podstawienie funkcji. To znaczy, my możemy sobie zrobić coś takiego. Ta funkcja zostanie podstawiona poprzez właśnie printf. Czyli mógłbym sobie użyć właśnie takiej funkcji pf. Tak? Pf. I to zadziała jak printf, bo jeśli program natrafia na właśnie taką funkcję pf i tutaj ma swój argument, to zamiast tego wstawia printf z tym samym argumentem. OK, czyli mamy taki sposób podstawienie funkcji. I jak widzicie, też tutaj działa. Także jak widzicie, to bardzo fajne narzędzie. Generalnie jest trochę tych dyrektyw preprocesora, dlatego również polecam na Wikibooks zajrzeć do tego rozdziału na temat preprocesora. I tak jak powiedziałem, mamy tutaj wszystko rozpisane. Więc mamy omówiony hash include, mamy omówiony define po części, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, define jest takim podstawieniem. Możemy sobie również definiować na przykład jakąś stałą i tak jak w kolejnym odcinku zobaczycie, że użyłem podstawienia pi i zamiast tego pi mogę sobie wpisać po prostu wartość liczbową, prawda? Jeśli tutaj gdzieś użyję wartości pi, czyli musiałbym zrobić tak procent float, tak, i tutaj nasze pi, prawda, czyli w tym momencie zamiast pi zostanie podstawiona ta wartość. Zobaczymy, czy działa. No tak, średnika nie ma. OK, jak widzicie, działa. Tutaj została wyświetlona ta wartość. Możemy również zdefiniować sobie pewną funkcję, na przykład dodaj. I tutaj zrobimy argumenty a i b i podstawienie będzie wyglądało w ten sposób. Będzie to nasze a plus b. OK? Czyli znowu zobaczcie, jeśli użyję polecenia dodaj, czyli tu mógłbym na przykład zrobić właśnie integer i tutaj zrobimy dodaj. Tu zrobimy dodaj na przykład 5 i 7.
to co nam się pokaże w konsoli? Pokazało się 12, tak? Czyli za pomocą takiego makra, mówimy na to makro, możemy sobie właśnie zdefiniować taką krótką, bardzo krótką funkcję, tak? Czyli na zasadzie A plus B. Oczywiście więcej poleceń się nie da, bo to właśnie w ten sposób działa, że to są takie krótkie definicje. Warto zaznaczyć, że preprocesor, znaczy instrukcja preprocesora zaczyna się właśnie od znaku hash i działa w jednej linii. Czyli nie mogę zrobić sobie czegoś takiego, bo to nie zadziała, jak widzicie. Jeśli już naprawdę jest taka konieczność, to po prostu backslashem robimy i to nam przenosi do kolejnej linii. Czy tu chyba nie powinno być spacji? No nieważne, tak, ale to taki tylko warning był. Istnieje także instrukcja undef, czyli na przykład możemy sobie oddefiniować pi i w tym momencie pi już nie będzie rozpoznawane. Jeszcze raz napiszmy sobie tutaj właśnie naszą liczbę pi, prawda, czyli pi i zobaczmy, czy pokaże nam błąd, bo powinno. Tak, bo w tym momencie zdefiniowaliśmy pi i usunęliśmy tą definicję. Tak, ale gdyby tego nie było, to oczywiście będzie program działać. Tutaj odwołam się na chwilę do Wikibooks. Tutaj mamy instrukcje warunkowe preprocesora. To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo mamy tak if, else if, napisane jako elif. Mamy else i end if. I te instrukcje mogą generować na przykład błędy czy warningi, o których powiem za chwilę, w zależności od tego, czy jakaś zmienna na przykład została zdefiniowana. Albo na przykład, czy jest równa ileś tam. Możemy zrobić właśnie w ten sposób, że robimy sobie definicję a jako 5 i później sprawdzamy, czy nasze a jest mniejsze od 10. Jeśli jest mniejsze od 10, to możemy wystosować taki warning zła definicja a i podczas kompilacji zostanie właśnie wyświetlony taki warning, takie ostrzeżenie w konsoli. Tak? Czyli nie tylko kompilator sam w sobie może nam generować ostrzeżenia i błędy, ale także my, programiści, możemy umieszczać takie warunki, które będą nam generowały albo warning, albo error w tym przypadku. O, możemy taki error zrobić i kompilator nie dopuści do dalszej kompilacji. Jeśli chodzi o warning, to oczywiście program będzie działać, jak widzicie, z tym, że pokaże nam się warning. Kolejne instrukcje warunkowe to takie jak if def, if and def, else i end if. I to oznacza, że sprawdzamy, czy jakaś wartość została w ogóle zdefiniowana. Czyli możemy zrobić tak, że if def a, no to piszemy zdefiniowano a. Jeśli została zdefiniowana wartość a, to kompilator pokaże warning, ale możemy zrobić if not def, if n def i tu zrobimy komentarz i jeśli nie została zdefiniowana wartość a, to możemy zrobić warning nie zdefiniowano a. Jak widzicie, to też działa w ten sposób. Albo jeszcze lepiej możemy zrobić error po prostu, tak, w ten sposób. Także jak widzicie, możliwości jest bardzo dużo. Kolejna ciekawa dyrektywa preprocesora, czyli line. Możemy używać tego czegoś w taki sposób, że wpisujemy hash line 1 albo właściwie 0 i oznacza to tyle, że jeśli pojawi się jakiś błąd, na przykład w tym miejscu, powiedzmy nie wpisałem średnika i jeśli uruchomimy taką kompilację, to program pokaże nam, znaczy kompilator, że błąd jest w linijce numer 0. Ale gdyby nie było tego line, to kompilator pokaże, że błąd jest w linijce numer 18. To się zgadza. Więc jak już widzicie, dyrektywa line zeruje nam numerowanie linii, takie względne numerowanie, tak? Możemy sobie oczywiście tu napisać linia numer 5, prawda? I będzie to pokazane, że w linii numer 5. Jeśli używamy w ogóle hash line, to piszemy hash line 0 i to służy właśnie do zerowania numeru linii, które odczytuje nam kompilator podczas sprawdzania błędu. Może nie używa się tego zbyt często, ale warto pamiętać, że takie coś istnieje. Jeśli chodzi o takie dyrektywy jak hash i podwójny hash, to wytłumaczę już tutaj na przykładzie tutaj podanym w tym rozdziale. Chodzi o to, że pojedynczy hash jak w tym miejscu
przed jakąś zmienną, prawda? Zamienia tą zmienną tak naprawdę na napis, czyli na string. Bo zobaczcie, że mamy tutaj takie podstawienie wypisz x jako printf i tutaj w tym printf-ie mamy właśnie %s równa się %i i zobaczcie, że pierwszym argumentem jest string, czyli my chcemy zamienić ten napis na, znaczy tą wartość na string, tak? Ten argument podany tutaj na string, a następnie również x jako już liczbę. Czyli w tym przypadku, jeśli podajemy nasze, no tutaj wartość i jako jedynkę, jak sami to też widzicie, tutaj specyfikator jest i, a powinien być d. No ale dobra, to już nieważne w tym momencie, taki błąd tutaj widzę. Chyba, że to w innym kompilatorze jakoś inaczej działa. W każdym razie mamy tutaj integer, czyli my używamy %d tak naprawdę. I zobaczcie, mamy wypisz i, czyli my tutaj wpisujemy w ten sposób, że nasz argument i zamieniamy w tym miejscu na string, czyli na, w tym przypadku na jedną literę i, a później uzyskujemy jej wartość, czyli już bez tego hasza. Więc program wypisze nam i równa się 1. Czyli podstawiając jeden raz i w dwa miejsca, będzie miał on dwie różne postacie. W tym miejscu będzie miał postać napisu, czyli to nasze i, a w tym miejscu będzie to normalnie liczba, czyli zgodnie z tą definicją będzie to 1. Czyli wypisze nam takie połączenie. To po prostu zamiana tego argumentu na napis. I tyle. Podwójny hasz to jest sklejanie nazw ze sobą. Zobaczcie, mamy tutaj definicję abcx takiej funkcji i tak naprawdę, znaczy to nie jest w tym przypadku funkcja, tylko najogólniej makro, ponieważ to oznacza, że zostanie zdefiniowana zmienna integer i teraz o nazwie takiej, że bierzemy naszą nazwę argument z tego argumentu i doklejamy do tego właśnie podkreśnik i zmienna. Czyli jeśli tutaj wpisujemy abc nasza, to mamy zadeklarowaną zmienną o nazwie nasza zmienna, bo skleiliśmy ten argument, ten x, dokleiliśmy do tego słowa podkreśnik zmienna, czyli w efekcie uzyskujemy coś takiego. I tak jak tu w komentarzu zresztą jest napisane, właśnie dokonujemy sklejenia nazw i inicjalizacji tej zmiennej poprzez właśnie podstawienie takiego wyrażenia. Polecam poćwiczyć sobie trochę te dyrektywy preprocesora, aby się wiele rzeczy wyjaśniło. Ok, mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam przynajmniej w jakimś stopniu, po co jest preprocesor, jakie on zawiera dyrektywy. I jeśli film Wam się spodobał, to oczywiście zostawiajcie łapkę w górę, zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem i napiszcie jakiś komentarz, jeśli macie pytania. Tak jak mówiłem, to jest przedostatni odcinek, a w kolejnym, ostatnim zajmiemy się zadaniami z języka C. Także już serdecznie zapraszam na następny odcinek. I jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!